czwartek 29 czerwca Katolickie Liceum w Cieszynie podsumowało trwający od lutego kurs nauki języka polskiego dla Ukraińców. Był to wyjątkowy kurs, bo jego celem była nie tylko nauka, ale również integracja i wsparcie. Zajęcia prowadziła pani Krystyna, Ukrainka mieszkająca od kilku lat w Cieszynie. Jestem szczęśliwa, że zaczęła i że mam jakieś takie nowe doświadczenie w swoim życiu. Bo to nowe doświadczenie, tak? No to właśnie, jak to się uczy tego języka polskiego? Jak tam kursanci dali radę? Jakie są efekty końcowe? Ja jestem zadowolona. Ciężko było, nie powiem, że było to łatwo. I dla nich, i dla mnie oczywiście, bo nigdy czegoś takiego nie miałam w życiu. Ale wszystko udało się. Powiem tak tylko, wszystko udało się nam. No pani też się musiała tego języka polskiego nauczyć? Oczywiście, jak każdy nauczyciel, ucząc ich, uczyłam się sama. No właśnie, a dla pani ten język polski jest trudny, czy tak łatwiej? Nie, a 4,5 lata temu, jak przyjechałam do Polski, to był bardzo trudny, ale nauczyłam się sama, więc teraz, jak widzicie, mogę nawet nauczyć kogoś. Co sprawia najwięcej trudności w nauce tego języka polskiego? Uważam, że jest język bardzo podobny do naszego ukraińskiego. Oczywiście te takie różne końcówki, gdzie nie wszyscy rozumieją, o co chodzi. I nawet sama wymowa tych waszych takich liter, bo my nie mamy takich miękkich, my mamy takie bardziej twarde. No ale jeżeli ktoś chce, to oczywiście wszystkiego można nauczyć. No właśnie, a jest taka satysfakcja, że w tych trudnych czasach też dla was bardzo właśnie jakoś tutaj pani mogła też pomóc, chociażby w ten sposób właśnie ucząc tego języka polskiego. Oczywiście, bo byliśmy wszyscy razem i za te 3,5 miesiąca, jak zaraz im oczywiście wszystkim powiem, zrobiliśmy się taką dużą, wielką rodziną tutaj. Wszystko było i uczyliśmy się i takie duże rozmowy, jakie jest historia z życia, co tam się robi na tej Ukrainie. Ale cieszę się z tego, że zrobiliśmy się takie wsparciem jeden dla drugiego, nie? Dla każdego. Czyli mieliśmy takie wzajemne jakby wsparcie dla siebie. Czyli nie tylko język, ale też ta integracja. To oczywiście, tak. Miałam dużo telefonu, oczywiście starałam się każdemu pomóc, więc uważam, że skończyliśmy szczęśliwie. Dzięki wsparciu były to darmowe zajęcia, z których mógł skorzystać każdy. To wszystko było możliwe, bo to trzeba podkreślić i powiedzieć, dzięki przychylności parafii z Szwajcarii, księdza Mikołaja, który pomógł w tym wszystkim, w organizowaniu funduszy na tą naukę. Pani Krystyny, która bardzo się jednoczy ze swoimi braćmi z Ukrainy, ucząc ich języka polskiego. To trzeba powiedzieć, nie tylko był kurs języka polskiego, ale to na początku była taka wielka integracja, oswojenie ich w ogóle z realiami Polski, więc tutaj coś więcej się działo niż tylko nauka języka polskiego. Nauka języka polskiego była, myślę, że teraz będzie jeszcze dalej kontynuowana, będzie taka systematyczna, ale na początku to była naprawdę wielka ich solidarność między sobą i takie wsparcie. Kurs ukończyło ponad 50 osób. Podczas podsumowania wręczone zostały im certyfikaty, ale na tym nie koniec. Mamy jeszcze w lipcu zajęcia, też dla dzieci z Ukrainy i dla dorosłych. Potem sierpień przerwa i od września chcemy wrócić z nauką języka polskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.